Siemaneczko widzowie, z tej strony ja, Wyn13, i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii GTA 5 Życie Bandyty, sezon drugi. Widzowie, Max stwierdził, że przeprowadza, nie będzie tu mieszkał. Chce mieszkać bliżej Nowej Ośki. A jeżeli nie wiecie, o co chodzi z Nową Ośką, to łajci powracają. Możecie sobie zobaczyć poprzedni odcinek, tam się naprawdę działo. Zostawcie sobie te dzwoneczki i łapeczka, was nie minął żaden film na tym kanale. Bierzemy tutaj ciuchy wszystkie. Maxa. Dobra, idę zapakować do fury. Dobra, pakuję tu. O! Max? No, 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 no. Zapraszam do domu. Dobra. O, dzięki, a w ogóle dzięki za to brabusa, fajne jest. Przyjdzie, że chcesz mówić? Co? Przecież cicho. Nie usłyszał. Nie usłyszał. Wiesz co? Ostatnio tak dostałem wiadomość, dostałem raport z tego, jak się zachowiesz, i bardzo nie spodobało mi się to, że podjechałeś pod tego twojego kolegę. Teraz powiedz mi jedno, czy ty chcesz go tak szybko skarżyć? No nie. No nie, no, 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 no nie, kurde, no nie zwróciłem uwagi. No, w takim razie... W takim razie pojedziesz ze mną. Gdzie? I zobacz mnie. Tłumaczysz, dlaczego tak zrobiłeś. No to? No dobra. Kurde, ja na... Która jest teraz godzina? Która jest godzina? Bo ja nie mam... Nie mam telefonu przy sobie. 20... No ja się muszę wyspać, bo... Znaczy, wyspać w sumie zaraz mam... No będę wynajmować dom zaraz, więc... A, już dzielnie załatwiłem pod gang. Było... Mirror Park było... wolne, więc... Moja siedziba będzie na Mirrorze, tak? Tak. A bronie to ten? To mam się... To już są załatwione? Ty nam dostarczysz, czy... Dostaniecie trochę gloków, ich nie dostaniecie. Okej. Okay. Jakie gloki? Dostaniecie chyba. Albo 22, albo 20. Okej. Okay. No ja z 20 korzystam sam. Ewentualnie dostaniecie jeszcze 18 ze Switchem. Mhm. Dostaniesz może jeszcze ode mnie miejsce. Byś mógł się... Jakiś magazyn? No między innymi. Ale w którym byś mógł trzymać takie pojazdy, które niekoniecznie powinny żyć. Jako trzy jeden z latów. No i po co my tu przyjechaliśmy? Właśnie się teraz skapnąłem, że nie powinienem tego brabusa pokazywać innym, to założyłem tą maskę, ale to trochę za późno. Siadaj. Dobra. Na Cayo Perico. Nie zwracajcie uwagi na tą kropkę, bo... Nie, dobra. Widzowie, lecimy na Cayo. Kurde. Cayo? Nie, nie usłyszałem ma tutaj. Czy Cayo, czy coś innego? Co jest? Rewider? Nie. Co, w wodę wlatuje? Co jest? Cholera.
Los Santos. Kolejny odcinek, kolejny raz opuszczamy Los Santos. Może jakiś rekord pobijamy. Lotniskowiec? Wojskowy? Co jest widzowie? Jesteśmy na lotniskowcu wojskowym. Ci ludzie to chyba nie jest jakieś byle kto. Żebyś nie myślał, że takie wyjazdy są dobrymi wyjazdami. Okej. Rozumiem. Jak najbardziej. No to, jak już mówiłem, no to był przypadek. Już teraz jestem ostrożniejszy już. Kurde. To nie jest czasami lotniskowiec wojskowy? Jest. Lepiej, żebyś nie miał przy sobie żadnej nawigacji czy czymś takim. No telefon odłożyłem. Tak to chyba, że wy we mnie macie jakieś GPS-a. Ale wątpię. Widzisz tam tą wyspę? Cayo Perico. Tam już byłeś. Byłem. Fajnie, podaj mi jeden powód, dla którego przyjechałeś tamtym brabusem. Albo inaczej. Widzisz, o nie uciekaj. Nie, ja nie uciekam. Albo widzisz ten rewolwer, który trzymam? Widzę. Jest w stanie przebić człowieka bez najmniejszego problemu. Na wylot. Rozpierdolić pół czaszki. Ewentualnie całą klatę. I się zastanów, czy chcesz z niego. No jak mówiłem, to był przypadek. Posłuchaj mnie, w tej branży nie tolerujemy czegoś takiego jak przypadek. Dobra, rozumiem. Tak? Tak. Teraz... wybierz kolano. Co? No mówię, teraz wybierz kolano. No nie, nie mów nawet. Wybierz kolano. Będą dwa. Prawo. Będzie. A! Co jest? Dobra. Jesteś pewny, że to był ostatni raz taka akcja? Tak, jestem pewny. Posłuchaj mnie. No, słucham. Czy masz jakieś osoby? Twoją misją teraz jest znieść jak najwięcej osób. Dostaniesz też ode mnie miejsce, gdzie będziesz mógł chować sobie rzeczy. Już ci o tym mówiłem. Mówię ci ostatni raz. Jeszcze jedna taka akcja. I kulka skończy pomiędzy twoimi oczami, nie? Maska ci nie pomoże. Okej. A teraz na dół. Mogę zadać pytanie? Możesz. Bo ty tak mi każesz przyjmować te tereny. Masz jeszcze jakiś inny organizację albo gang, któremu też tak każesz? Nie, kiedyś wiesz. Okej. Rozumiem. Też mogę ci naraz zdradzić, że między Chicago. Między innymi całe Chicago, Kalifornia, LA. Generalnie jest tego mnóstwo. Miasto. Tańczę helikopterem. Dobra, możemy wracać. Cholera. Fajne to auto. Dobra. Kiedyś może będzie mnie też na takie stać. Nie wiem, może. Na razie cię opuszczę.
O. Czekaj. Może bym zadzwonił. Kurwa, nie pamiętam, skąd ci wziąłem. Hotel. Motel. A co się tam nazywa? Hotel tam na blisko Rockford. A, czekaj. Ja. Jeszcze jedna kontrolna przeszukanie. Dobra. Nie mam nic. Stań pod ścianą. No. O cholera, ale mnie boli łeb. Ała. Kurwa, co za to? Otwarte. Dobra. Dobra, jadę na motel. Jest, moja bęka. Tam mam rzeczy wszystkie. Telefon. Broń. Dobra. Dobra, mam. Dobra, telefon. Dobra, dzwonię tego typka, który mi tam sprzedał, chciał ten dom, który wynajmuje te domy. Ale to się nie odbiera. Co jest? Nie odbiera, no dobra. Halo. O, halo? Halo, dzień dobry. O, dzień dobry. Ja w sprawie tego domu na Mirror Parku. Cholera. Tak. Który to dom miał być? A, dobra, już wiem, który. Dobra, podjadę pod niego. Już sobie przypomniałem go. Tak, dobra. Chyba widzę nawet pana auto. Chyba widzę ten dom. The fuck? Tutaj. A, witam tutaj. Może sobie wjadę. O, dzień dobry. Witam. Tutaj pan na kupno domu, tak? Tak. Dobra. Tutaj umawialiśmy się na cenę 15 tysięcy za kupno, 60 dolarów miesięcznie za wynajem. A więc tak. Jak widać, mamy tutaj przestronny salon z dwoma kanapami, jedna większa, druga mniejsza. Tak. Mamy tutaj drzwi, które prowadzą nas na tutaj drugie wyjście. Jednocześnie jest tutaj połączony przejście do ogródka. No, ogródek przystosowany bardziej pod grilla niż pod jakieś dzieci czy coś takiego. No tak. A proszę pana, bezpieczna tutaj okolica? No proszę pana, to Mirror Park, tak? To jest prawie jak centrum. Bezpiecznie jak nigdy w życiu, nie? Są tu jakieś gangi czy coś? Proszę? Jakieś gangi? Są tu? Myślę, że nie ma nic. Dobra, takie tutaj mamy właśnie kuchnię, pełna funkcjonalność, zestaw noży, mikrofala i tak dalej. Tutaj mamy też ciepłą wodę. Tak, no niestety, taki dom trochę. A rozumiem tak, no to wynajem miesiąc 3000, a kupno 15? Tak, bo generalnie kupno. No wie pan, kupno jest dla mnie, bo ja chcę się pozbyć tego domu, tak? Bo ja tutaj mieszkałem z żoną, ale żona nie istnieje już, rozwiedliśmy się. I generalnie został mi ten dom, a ja mieszkam już w samym centrum, nie? Bo tam mam bliżej, fajny domek. Bliżej do pracy mam. A na ile to jest pokoi? No, sobie tutaj policzyć, tutaj mamy jeden, generalnie to jest trochę taki bardziej dla dzieciaka jakiegoś, bo tu gitara i tak dalej. No nawet mogę tutaj dorzucić. Tutaj mamy przybieralnię, tutaj jest drugie dla takich rodziców, więc tutaj generalnie pan jakby się znalazł jakoś tutaj bytę, no tam tutaj wymieszkać, no. No. Dalej wchodzimy, tutaj jest toaleta. Generalnie, jak widać, toaleta, można się tu umyć. Mhm. Czasem się zateka, ale to nie problem, wystarczy tam do hydraulika zadzwonić, nie? A tutaj jest? No tutaj jest to, tutaj tego, tu jest taki kantorek. Generalnie jest tutaj rower, no popsuty, bo popsuty, ale ja sobie pamiętam, ja go zabiorę. Odkurzacz, tutaj prąd, generalnie takie rzeczy, nie? Mhm.
No fajnie wygląda ten dom, fajnie. A dlaczego taka niska cena za ten dom? No mówię, bo nie jest mi potrzebny, a nie ma sensu, żeby tutaj ludzie potrzebujący życia uprzykrzał. No to dobrze, to ja bym... To chodźmy może na zewnątrz. Dobrze, dobrze. Ja się tu popatrzę. A jak ktoś sąsiedzi, może wie pan coś o sąsiadach, czy mili? Sąsiedzi? No generalnie sąsiedzi bardzo mili, proszę pana. Sąsiedzi naprawdę pierwsza klasa. Zero zarzutów. Naprawdę bardzo, bardzo mili sąsiedzi. Jak widać też bardzo bogaci tutaj, naprawdę są, o tutaj mamy nawet już kolegę, no. No to myślę, że no, byłbym... Chociaż on tylko też wygląda na takiego bandziora, nie? Na tym motorze z tą kurtką, no taki bandzior niczym z filmów, nie? Mhm. No, więc to jak, nie pan? No, biorę. No dobra. Ja tu poproszę 3000. A ja chcę kupić. A, w takim razie przelew. Mam gotówkę, to w aucie mogę wziąć. A fakturę pan chce? No umowę spiszemy, tak? Szybko. Kurwa, to ja muszę działalność założyć. Po co? No, do faktury potrzebna działalność. Trzeba do firmy, trzeba wystawić. No ale to... dobra, to może to obejdzie się, myślę, że się obejdzie, bo obejdzie bez faktury, tak? No nie wiem. Jak dla mnie, wie pan, jak pan nikomu nic nie powie, no to tu myślę, że się dogadamy. No to myślę, że jak bez fakturki, no to takie 12 tysięcy. Nie no, proszę pana, 14. 14 proszę pana mogę zaproponować. No 13,5. 13. 750. No dobra. Miliona. Co? Nie, to był żarcik, tak? Dobrze, to jak myśl, no ja mogę tutaj panu dać, tak? Widzę, że tu już ma bagaż. Dobra, mam tutaj pieniądze. Dobra. Proszę. Dobra, to ja tutaj dla pana wam tu już spisuję fakturkę, a pan tutaj już zapisuje numer konta, pan zrobi przelew. Ja mam w gotówce. Dobra, w takim razie nie było tematu, to ja tutaj poproszę pieniądze. Proszę. Tutaj przekazuję panu do ręki. Dobra, dziękuję. No to co, to ja miłego mieszkania życzę, tak? Do widzenia. Nawzajem. Kurde, powiedziałem nawzajem. Nowy sąsiad? Jakiś lost? Kurde, ja tu myślę, że jakiś lost, a to ta paruwa. Yeah. Siema. Robisz? No nic. Wykupiłam dom. Ciekawie. Wiesz, gdzie ja sobie kupiłem? Gdzie? Czekaj, wsiadaj motor. Wsiadaj. Ty, a nie ten, nie przyszedł. A czekaj, kurde. Hej, wsiadaj. A nie przyszedł nikt na ten? Nie chciał nikt na rekrutację do gangu? Dałeś tam jakieś info? Wiesz co? Jedna osoba przyszła, ale gdzieś poszła sobie, nie wiem. Tam? Pytaj. Masz jakiś kontakt do niej? Nie. Jak na razie nie, ale ja sobie dom kupiłem tutaj. Tam? No, tutaj. Dobra. Ile dałeś? A ile ty dałeś? No to... Nie, ty pierwszy. 115 tysięcy? To ja chyba miałem takiego typa, który chciał się pozbyć tego domu i za 15 kafli. 15 kafli za dom? No chłop chciał się pozbyć. Ciekawie, nie? Chłop chciał się pozbyć. Powiedział, że chce pomóc potrzebującym. No nie wiem, czy to jest ich potrzebujący. To, że nie podpisaliśmy papierków, ale tam to... Wiesz... Wywalone! Gdzie ty? No... Mam. Ty co tu masz? To jest... Zamknięte. A nieważne... Dobra, chodźmy... Ty, wiesz co trzeba zrobić? Znaleźć jakieś centrum Ośki, gdzie będą stały te fury nasze. Ja sobie chyba przemaluję... Typie! Stój!
Nie! Nie! Nie strzelaj, ty! Stój! Leż! Chodź tu, kolego. O, fajne buciki, może bym ci zabrał. A nie, chodź proszę. Tu na ręce. Dobra, wezmę cię na ręce. Chodź tu. K kliknij. O, kolego. Ała! Nie! Mam go! On ma broń! No weź jeszcze, nie łaź tak z tą bronią, chłopie. Podjąłeś co? Będę łaził, bo mogę. No nie wiem, czy może jak ci psy złapią. Co? Jak na razie to mam to w dupie, nie? To ten przyszedł na tą rekrutację? No czekaj. A chyba on, ale nie wiem. Co tu robi? Dobra, nie. Dobra. Bierę go do ciebie. Jak będziesz z niego krew tryskać, to trudno. Kupisz tę nową kanapę, stać. A ja. Zostaw mnie, dobra. Dobra, ty się z nim poradzisz, nie? Dobra, pytanie number one. Co, czemu żeś... Dobra. Gdzie jest ten chłop, który miał przyjść na tę rekrutację? Co to jakiś helikopter ciągle lata? Co tu robię, jak się... Nie no, widzowie, to jest przecież ten. Kurde, ten młodziak chyba mu uciekł, Dax. Boże, Williamowi cholera. Musimy sobie jakoś ustalić centrum tej ośki, widzowie. Co to podjechał? Dzień dobry! Dobry. Co za bandana, gościu? Jak chcesz ze mną gadać, to lepiej ściągnij. Jakiś niesłyszący chyba. Ej! Gość coś nie mówi. Co jest? Czemu mam ściągać? Co to za kolory, kolego? No co, taka po prostu w sklepie była. Kolego, ściągaj tą bandanę. A czemu? A dobra, w ogóle co ty tu chcesz? No, na rekrutację przyszedłem, nie? Było ogłoszenie. Co to za dzbanów tu? Co ty za dzbanów tu ogarniasz? Chodź. No dobra, jak nie, to nie. Chodź. Pierwszy, jak chcesz dostać się do gangu, to pierwszy i ostatni raz założyłeś taki kolor. No dobra. No dobra, kolego. Miałeś jakieś doświadczenie w ogóle z jakąś bronią? Ej, bo jest problem. No. Czekaj chwilę. No. Ej, bo jest problem. No. Ta paruwa, nie? W białej blusie, nie? On na policję zadzwonił, nie? Więc ja bym radził bronię schować. Ten! Chodź! Chodź! Nie ty! Chodź! Młody! Wsiadaj! Dobra, to twoje auto? Coś na środku. Dobra, no to jak mówiłem, miałeś kiedyś jakieś doświadczenie z bronią? Miałem. Tak? No. Gdzie? Tata mi kiedyś dał. Mam przy sobie. Dobra, załóżmy, że ktoś ci celuje w łeb, nie? No. Mówi tak. Mówisz informację o nim, albo ci zestrzelę. Co robisz? No to strzelę, bo życie ponad gang. Gang ponad życie, przepraszam. Dobra. Żadnych. Ja nie jestem żadnym tym, kapusiem. No, dobra odpowiedź.
Ile masz lat? Ja ten, 17. 17. Młody. A będzie panu krzywdzić, bo będę, bo do szkoły będę musiał iść, w sensie na te, na praktyki. No. Dobra. Szybko. Chodź. Chodź. Dobra, widzowie, ten młodziak musiał spadać na te praktyki. Dobra, widzowie, Max już jest w domu. Coś brudne to auto takie się wydaje. Witam. O, witam, witam. Co pan robi w tym domu? No, co pan robi przy moim domu? Nie no, proszę pana, to jest mój dom. To jest mój dom. Nie no, to jest mój dom. Rozumiesz, kurwa, co do siebie mówię? Kościół, słuchaj! Bo zaraz inaczej zagrywa. Posłuchaj mnie, może jesteś wyższy. Może jesteś wyższy, to nie zmienia faktu, że jesteś chyba cipą. O ty... Ach, co sobie myślisz, frajer? Że co? Dobra. Ach. Co, no? O, błotaj, cię wyciągnę już. Co jest? No? O, co jest? Posprzątanie ciała to już będzie twoja sprawa. Dobra. Dobra, biorę go. Kurde! O, ale ciężki. Pierdziel. Okej. Okay. Śledzą nas, widać. No ale... No ale chociaż jesteśmy bezpieczni w miarę, nie? Dobra, jedziemy tam. To nie. Znaczy jedziemy już do kanału wrzucić. Albo nie. Mam pomysł, zakopię go. Mam łopatę w bagażniku, to się ogarnie, bo dobra. Dobra, kładę po to. Cholera. Dobra. Aj, chyba kolega już nie żyje. Dobra, widzowie, widzimy się, jak wykopię tu dół. I go wsadzę. Dobra, widzowie. Dobra, widzowie, wykopałem już ten dół. Chodź tu, kolego. Wsadzę go tu do tego domu. Dobra. Zakopię go teraz. Zakopię go. Co tutaj, pyk? Widzowie. Tego zakopię. Dobra, jest już zakopany koleżko. Wy tego nie widzicie tam, że on tam jest jakiś. On jest zakopany. No co to? Koleżka nie żyje. To są tyle kuli, że na pewno nie przeżył. I co, wyjedziemy do tego... Boże, apartamentowca. Do domu. Kurde, gdzie tu teraz pojechać? Cholera! Nie ma którędy pojechać. Będę musiał tu wyjechać i jechać naokoło. Dobra, idziemy spać. Już naprawdę dziwny dzień dzisiaj. Jakiś typek nam się wtupił, mówi, że to... Był jakiś... Nie wiem, może chciał nas to ukraść czy coś. Nie wiem. Mhm. Tutaj chyba mamy dom. Tak, tutaj. Dobra. Tutaj. Widzowie. No, jesteśmy na tej chacie. O cholera. Ja chyba idę spać Maxem, bo naprawdę już jest dosyć późno. Dobra. Więc do góry. Co zrobiłeś z moim kolegą? Co nie? Nic nie zrobiłem. Czy jest łysy gość? Niższy od ciebie. Nie było żadnego takiego gościa. Niż. Nie ma, nie było żadnego gościa. Kłamiesz. Nie kłamie. Nawet że on jest, bo się stresuje, gawaj. Gawaj. No jest przed domem. Dobra, lepmy się. O, dobrze ci jak śmieciu. Kurde, no dobra.
Dobra, ja zajmę się ciałem. Tak? No ja idę się przespać w drugim pokoju. O cholera. Dobra, widzę, co nie wiem, co się stało. Próbowali mnie jakoś frajerzy. Nie zamknąłem domu. Dobra, widzowie. Max, położymy się. I chyba idziemy spać, bo naprawdę to był dziwny dzień. Próbowali nam nas okraść, nie? Więc, no, widzowie, ja się kładę. Dobra, widzowie, jadę tam do... Zapomniałem w ogóle o tym, że się nie podzieliliśmy pieniędzy z napadu z Williamem. Jadę tutaj do Williama. On ma te pieniądze w ogóle. Puk, puk, witam wszystkich serdecznie. Czekaj. Wchodzi największa Sigma w mieście. No, ta. Co chciałeś? No, zapomniałem, że my mieliśmy się pieniędzy... podzielić z tymi pieniędzmi z napadu. A, dobra. Dobra. No, ile tam z tego było? Ile tam z tego było? Dla ciebie 5 koła i dla mnie 5 koła masz. O, dobra. Dzięki. Widzowie, pyk, 5 tysięcy wpadło na nasze konto. Dobra! Masz jakieś browary? A wiesz co? Gdzieś miałem. Czekaj. O, to jest. Dobra. To możemy wziąć. A to... W sumie może... Dobra, wezmę sobie. Dobra. Dobra, widzowie. Max to zostaje Williama, pije sobie piwko. A wy nie zapomnijcie o subiku z myczkiem i o paczce, ja was nie ominął. Żaden film na tym kanale. No i co, widzowie, widzimy się już w następnym odcinku z naszej serii GTA 5 Życie Bandyty, sezon drugi. Elo!